Dzisiaj o 18 otwieramy w Solarisie na poziomie minus 1 wystawę laureaci Salonu Wiosennego 2022, czyli ubiegłorocznego salonu. W tej chwili w Galerii Sztuki Współczesnej i w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP prezentujemy już kolejny Salon 23, ale postanowiliśmy zrobić taki eksperyment i zaprezentować szerszej grupie Opolanek i Opolan, bo liczymy na to, że szersza grupa właśnie tu przychodzi na zakupy. Ten poziom minus 1 to jest chyba taki najbardziej zakupowy poziom w Solarisie. I dzięki współpracy z Centrum Handlowym Solaris udało nam się tutaj pozyskać na najbliższe 2 tygodnie jedno z miejsc, które normalnie są miejscami sklepowymi czy usługowymi, na taką naszą mini galerię. Czyli jesteśmy tutaj na gościnnych występach. O godzinie 18 otwieramy wystawę. Laureatami w zeszłym roku byli Jerzy Beski, Patrycja Kucik i Malf Miel. Więc ta trójka, dwie dziewczyny młodsze i jeden pan Nestor Opolskiego Środowiska Artystycznego. To są te postacie, z którymi się tutaj spotkamy. O godzinie 19 akcja performatywna Malf Miel, rzuć to wszystko i tańcz, więc myślę, że będzie tutaj głośnie, radośnie, zabawnie, bardzo zachęcam. A gdyby ktoś z Państwa nie zdołał dotrzeć dzisiaj, a dodam jeszcze, że dzisiaj otwieramy tę wystawę nie przypadkiem, bo dzisiaj zaczynają się Dni Opola, więc to w ramach Dni Opola ta wystawa tutaj z nami jest, to przez najbliższe 2 tygodnie, we wszystkie te dni, kiedy są czynne sklepy, czyli od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 20. Tutaj też do tej przestrzeni będzie można wejść, a myślę, że warto.